Zaraz, zaraz. Aha, bo jeszcze będzie. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze zaproponować poprawkę wprowadzającą, dodającą do artykułu 1 punkt 11 i 12 brzmienie. I 13. Od razu później. Dobrze. 13 mam jako osobną poprawkę. No dobrze. Bardzo proszę, panie W tej pośle. Poprawce 11 i 12 razem rozpatrywane. Punkt 11. W artykule 232a ustęp 2 i 3 otrzymują brzmienie. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 3. Decyzje wydane na podstawie artykułu 31 ustęp 3 i artykułu 32 ustęp 3 ustawy, o której mowa w artykule 252, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. B. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie. W okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzję, o których mowa w artykule 1-3. Przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności na zagospodarowanie odpadów na tego posiadacza. 12. W artykule 250 ustęp 1 i 2 otrzymuje brzmienie. I tutaj to są przepisy wykonawcze. Widzę, że tu jest chyba wszystko no już jakby uspójnione. W każdym razie może nie będę czytał wszystkich tych przepisów po kolei. Istotne jest, że tutaj zmiana następuje na okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. I punkt drugi, przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 14 ustęp 10 ustawy, o której mowa w artykule 252, zachowują moc przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. To już dyskutowaliśmy nad tymi sprawami. Myślę, że już uzasadnienie, które jest na papierze, no to byłby oczywiste. Wszyscy tutaj jesteśmy. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Myślę, że nikt nie ma takich wątpliwości, że jest to duży ukłon. Ministerstwo myślę, że tutaj jeszcze dał dłuższy termin niż jakby niż przedsiębiorcy, że tak powiem, prosili. Panie mecenasie, czy do zgłoszenia poprawki są uwagi? Nie ma. Panie ministrze, czy jest zgoda na... Dziękujemy za tą poprawkę, bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy jest sprzeciw do zgłoszenia poprawki? Nikt nie zgłasza sprzeciwu. Poprawka została przyjęta. Tak, tym samym... Jedno pytanie. Tylko tak jakby... Bardzo proszę. A poprawka została przyjęta. Wiem, rozumiem. Bardzo proszę. To dotyczy również...